Zawsze zakazane owoce najbardziej kręci. A że doświadczenie jest, więc... Z Warszawy. Dobra, z Wołomina. W zeszłym roku byliśmy na Chudym Wawrzyńcu, także spodobało nam się. Wiesz, człowiek jest taki sponiewierany, taki przytłoczony tym wszystkim. Obiecuje sobie, że nigdy więcej tego nie zrobi. No nie, my przyjechaliśmy tutaj po naukę, także uczciwie mówimy. Dopadła mnie telewizja Beskid TV. Jutro biegnę niepokornego mnicha. Taki szaleńczy pomysł trochę się zrodził, ale myślę, że dam radę. Jaki czas planujesz? O, tak myślę 15-50, no tak może, z małym zapasem na proszę na Państwa, to nie jest 15 minut, tylko to jest 15 godzin, żeby wszyscy 15 wiedzieli. Godzin po drodze jakaś kanapka, jakiś żel się zje, łyczka wody. Jak to mówią, nie wszyscy muszą być normalni, nie? Dokładnie. Czyli to jednak biegniesz, że... Nie, no pobiegnę. Trasa? Fantazujemy się, 94, biegnie. Idź tą kamerę, jeśli nie mówię. Tak, ja go nie lubię. Jasnym jesteś, no co, musisz się przyzwyczaić. Wiadomo, że wygra. Kolejny raz powtórzę to. I on kolejny raz wygra, to powie, że nie wiadomo. To zawsze. To jest nasza taka tradycja. Pani też biegnie? Tak. Nie widać stroi sportowy, przygotowana. Ładny będzie hard rolling. Ostatni telefon. Ja tutaj już więc nie będę spała. 40? Półtora? Co? Przegonisz Bartka. Bartka pomagi. Będę go ścigać 100 metrów. Pierwsze 100. Albo 50. So the first question is, why do you like running and why have you chosen this particular run? Okay, I run from 2008. Mm-hmm. So it has been six years. Mm-hmm. So I run for almost 8 marathons and I really make great fun from running, and I also do some cycling and swimming. Okay, and is it your first mountain run? No. Actually, it's my first mountain run in Europe. Ah, in Europe. Okay. So where did you run before? In China. In China? In Beijing. Mm-hmm. Okay. And have you tried running on the Chinese Wall? Because there is a marathon. Yes, unfortunately, I haven't, because it's much more expensive and much more hard to submit your application to those marathons. Okay, and where do you train? Because you live in Warsaw? Polska or Warsaw? In Warsaw. Okay, and so how do you train for mountain running? Mountain running, you know, there's only some stairs, mm-hmm. the stairs in the building, you know, for example, the Rando Yeden in Warsaw, and some hilly places, but it's quite hard for me to train in there. I train most on stairs. Która jest godzina? 20:20. A, to czas już chyba, nie? Ja właśnie mężowi tłumaczyłam, że jak teraz kobiety mają problem ze znalezieniem fajnego faceta, to powinny się rano przejść na takie zawody, przejść między chłopakami i już jest gwarantowany dobry kandydat. Widzę, że asystentka jest. Musi być. Odprowadzi wzrokiem i do spania, nie? Jesteśmy wyspani, napiliśmy się dużo piwa i damy radę. Aha, tu jestem. Pamiętajcie, się spotkamy. No. Prędzej za 24 godziny. Nie, trochę wcześniej. 15-16 pewnie, tak? No. Także, żeby browar był na mecie. Biegnie. Za karę czy w nagrodę? Czy biegnie, to nie wiem. Nie, na własne jedynie życzenie. A jak to boli? Macie parę dni, czy to jest więcej? Boli na biegu już, bo gdzieś około połowy dystansu. I potem co, tydzień trzeba odczekać? A potem jakieś 3-4 dni, to nie można chodzić, najbardziej po schodach schodzić. To jest ból jest tylko straszny. Z góry. Tak, ale to jest piękne właśnie w tym wszystkim. Ten wysiłek, ten trud. Powodzenia. No i satysfakcja, dziękuję. Masz czarny koń.
Dobra, możesz. Cztery minuty! Dobra, ostatnie sekundy. Czyli co, idziesz na sesję tego? Biegnie z mami. Biegnie. Walce po mapie, pobiegnie z wami. Biegam, biegam. I tak się zmęczę. Czołówka. Piotr Kosowicz. Sami zwycięży dzisiaj. Dziękuję, postoję. Minuta do startu! Jak tam? Będzie padać? Będzie. Cały dzień. No, widzisz, będziesz miał. Czerniego. Sama przyjemność biegać. Za czy przed? Za i przed. Witam. Ale ma gość brodę, będzie mu ciepło, nie? No, taki ten kruszałek opałek. Rumcak. Wyszekrad. Pokażę. Wyszekrad też dzisiaj. I'm making stars. Osypki masz? Ja. We'll be right back.
Łopko, nóżki się kopią. Ciężko. O, jakaś kobieta mnie atakuje. Retro, łapie, masz buty do zjazdu, a nie do chodzenia. Tutaj jodełką, kiki. No, raz sport wyprzedza. Na razie tylko kobiety, zobaczymy co później. O, masz jeszcze piękne, kolorowe spodenki. Będą w brązie pod koniec. Chinaman. Macie 5 zł na herbatkę na schronisku. Dzisiaj święty dzień. Pomagać ludziom trzeba, nie szkoda. No, jestem taka ładnie ubrana, jeszcze taka czyściutka. Zobaczymy za 3 godzinki. Maratończycy jeszcze biegną. Beskid TV. A, super. Fajnie kręcisz filmiki. Ej, tu dupa. Jakiś składem z krzaku wyjechali. O, i znajomi, hej. Jakie buty masz? Sławka, super. Możesz go pozdrowić. Powiedz, że Bóg ci jeszcze kijki dać zjazdowe. Thank you.
To klaszczemy, co jest? Brawo! Drugi, trzeci. Brawo, noga widzę rozwalona. Ciebie te. Co dalej, hej! Eskitili! Zobacz moje plecy i tyłek! Zobacz moje! Kupinkę macie z zeszłego roku!
Końcówka. Końcówka, to już nic nie będzie. Już. Macie kąpielówki? Na kolana. Masakra, co? Drugi zawodnik niepokornego Micha, 459, moi drodzy, on zmierzył się z trasą 90-kilometrową, naprawdę wielkie, wielkie było brawa. Tak, znam medal od syna i to było warte tego. 94, czy to będzie pierwszy? Brawo, brawo, panowie zawodnicy. Witamy, 117 na mecie. Również z uśmiechem na ustach. Moi drodzy, te 40 to dla mnie chyba nic nie było, bo co zawodnik to uśmiech od ucha do ucha. Cała brudna teraz, uświniona. Przebiegłam i nie ma nikogo znajomego. Nie no. Maraton? Maraton. Nie, dlaczego maraton? Bo pierwszy raz w życiu to chyba maraton lepiej. A taka ładna była dziewczyna. I tak się zepsuło wszystko. Ultra wygrałeś? Nie, ultra najkrótszy. Co wygrałeś? Hardego mamy w grupie. Jest jesteśmy w Szczewnicy. Na całym takim imprezie, trzy dystanser. Jak widać, za mną tam chyba deszczyk cały czas. Na trasie to samo było oczywiście. Niezłe błoto zrobiło. Trochę trzeba było się poślizgać, no ale jakoś dobiegliśmy do mety, bo już kończą reszta, teraz maraton. Co, no, cały czas praktycznie padało. Tam w początku ruszyliśmy dość mocno z Łukaszem Szumcem. No cóż, do przechyby już nie widziałem nikogo za sobą, swoje tempo ustaliłem. Tam zrobiłem przewagę, już na obidze już miałem, myślę, że dość sporą przewagę. No, już dociągnąłem do mety, żadnego kryzysu raczej nie miałem na całym dystansie, więc jestem zadowolony, bo też tak bardziej treningowo ten start, mam inne cele na ten sezon, do których się przygotowuję dość mocno i to było bardziej tak treningowo. Nie było żadnego kryzysu, więc jestem zadowolony, czyli jednak chyba trening służy. No a poza tym, no cóż, no. Dużo błota, trochę krwi, a w sumie to lubię, ciężki bieg i oby takich więcej. To około 35 km biegło się super, później zaczął padać deszcz, zrobiło się błoto, no ale było widać na horyzoncie wielu przeciwników, to motywowało do gonienia. Za rok jesteś? Za rok raczej tak, ale zastanawiam się nad tym, czy nie biec 95 niepokornego mnicha. Wielkie brawa, trasa, moi drodzy. Trasa pokonana, musiałem, bo dziewczyna mi nie wierzyła, że zrobię. A i gratulacje, 42 km za tobą. Za to da. Jak było? Tylko buzi! Tyle, że bardzo ślisko. Mamy do Beskid TV naszego dzisiejszego pana Łukasza, który robi relacje z całego biegu. Pan Łukasz był wszędzie dzisiaj, naprawdę był wszędzie. Biegał szybciej niż zawodnicy. Filmował praktycznie każdego. Dwa razy przebieg trasy niepokornego mnicha i trzy razy maraton, także pan Łukasz naprawdę dzisiaj stanął na głowie, żeby tą relację nam przygotować. Także wielkie brawa dla Beskid TV za to, że jesteście dzisiaj z nami. Ale ładnie druga jesteś. W kobietach to ładnie, ładnie. Tak, fajnie. Ale mogę kręcić takie pozycje. Będzie bardziej wiarygodne. Tak się wygląda, jak się kręci materiały z góry. Teraz moja nóżka. To ja. To są cuda, nie? Nazwiemy, że ślimaki potem wyszły z lasu. Beskid TV. Panie, a to są studenci z Łomży? Przykro mi, no. Śmieję się, prowokuję, może nic. Studenci, znaczy, że na trzeźwo nie idziecie pewnie. Trzeźwo, no na trzeźwo.
Pieski, będzie obiad. Turysty przyszły. Ojejku, jakie zdrowe towarzystwo, nie? Wygląda na zdrowe.